Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dziś przetestuję najmocniejszy komputer do gier, czyli komputer z układem Custom LC, który budowałem jakiś czas temu na filmie. Swoją drogą to wielkie dzięki za odbiór tego filmu z budowy. Szczerze mówiąc, to troszeczkę bałem się, czy ten film nie będzie za długi, ale z tego co widziałem, to bardzo duża część z Was oglądała ten film do końca, także wow, dzięki jeszcze raz. Dziś zgodnie z obietnicą zajmiemy się testami tego potwora. Sprawdzimy oczywiście, jak radzi on sobie w grach, ale myślę, co istotniejsze w przypadku takiego komputera, sprawdzimy oczywiście temperatury, opowiem Wam, na ile udało mi się podkręcić wszystkie komponenty. I dość elektryzujący temat, sprawdzimy, ile prądu wciąga taki potwór. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego filmu, mamy tutaj procesor Intel i9-12900K, kartę graficzną NVIDIA RTX 3090 i 32 GB pamięci DDR5. Dla bardziej szczegółowych informacji odsyłam Was do linku w opisie, gdzie macie pełny koszyk z częściami. Na dobrą sprawę jest to praktycznie najlepsza konfiguracja, jaką da się zbudować pod gry tu i teraz. Mówię praktycznie z tego powodu, że jeżeli wierzyć, to niedługo ma wyjść RTX 3090 Ti. No to się nie nacieszę za długo najmocniejszą konfiguracją. Oczywiście zawsze można teoretycznie dorzucić drugą 3090, ale NVLink tak na dobrą sprawę w grach już nie ma specjalnie zbyt dużego sensu. W pierwszej kolejności chciałbym jeszcze wyjaśnić kilka rzeczy co do budowy i odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiały się w komentarzach. Tak naprawdę kwestia, która pojawiała się w komentarzach, najczęściej dotyczyła samego układu i przebiegu tego, jak są połączone ze sobą części. W ogóle najpopularniejszym komentarzem było to, że no, w takim układzie to karta graficzna będzie podgrzewała procesor. Tłumaczyłem to w poprzednim filmie, że tak naprawdę to jest bardzo mała różnica, co podłączymy pierwsze, czy procesor, czy kartę graficzną. Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Oczywiście tak. Mamy tutaj jeden układ, jedną pompkę, jeden rezerwuar, więc oczywiście karta graficzna będzie podgrzewała kulant, zarówno jak i procesor. Jednak zdecydowana część osób widzę, że myśli troszeczkę inaczej. I chodźcie, coś Wam pokażę. Otóż słuchajcie. To, że karta graficzna w systemie pokazuje nam, że temperatura rdzenia ma 60 stopni, to nie znaczy, że w tej rurce potem płynie ciecz o temperaturze 60 stopni. Analogicznie, jeżeli procesor ma, dajmy na to, 90 stopni, to nie znaczy, że w tej rurce płynie od razu prawie że wrzątek. Więc różnica w temperaturze kulantu w tym momencie, kiedy przychodzi do karty, a kiedy wychodzi do chłodnicy, jest naprawdę bardzo, bardzo marginalna. Analogicznie kwestie, które się pojawiały, na przykład, że no bez sensu użyłem tych dwóch chłodnic, no przecież mogłem z karty graficznej dać do chłodnicy, z chłodnicy do procesora i z procesora do chłodnicy. No i tak na dobrą sprawę nie miałoby to specjalnie różnicy z tego tytułu, jak powiedziałem wcześniej, że ciecz nie podgrzewa się tak, jak na pierwszy, nie wiem, rzut myśli nam się może wydawać. Tak naprawdę takie ułożenie komponentów mogłoby być nieco gorsze. Bloki Corsera, które ja zastosowałem, tak naprawdę w dużej mierze bazują na ciśnieniu cieczy. Więc my, tak naprawdę budując nasz układ, bardziej powinniśmy się obawiać oporów w przepływie cieczy, niż de facto nawet samą stricte temperaturą kulantu. Jak dobrze wiecie, chłodnica jest zbudowana w ten sposób, żeby woda się przez nią tak troszeczkę przeciskała, czyli chłodnica daje nam duży opór cieczy. I dobrą praktyką jest to, żeby komponenty, które dają duży opór cieczy, montować na końcu układu. Dlatego ja zrobiłem w ten sposób, że mamy kartę, procesor, chłodnicę i chłodnicę. Cześć Kamil, nagrywam. Co mi się wydarzyło? Tam impreza będzie. Studniówka. Tak? Tak. Słuchajcie, i to też nie jest tak, że ja sobie z dupy wymyśliłem taki układ i teraz wielce się tutaj mądrze, bo po prostu swój układ konsultowałem z Grzegorzem Iwanem, który jest overclockerem i budował szereg różnych komputerów właśnie z Custom LC. I on właśnie doradził mi taki układ i przekazał te różne dobre praktyki. Było to też w poradniku, który linkowałem w poprzednim filmie. Po prostu czułem się trochę odpowiedzialny. Budując komputer z Custom LC, chciałem Wam po prostu pokazać dobre praktyki. Co nie znaczy, że gdyby ktoś z Was zrobił
zrobił układ taki właśnie, że na przykład z karty by połączył do chłodnicy i z chłodnicy do procesora i do chłodnicy, to by była jakaś tragedia. Po prostu ja wyszedłem tutaj z tego, żeby pokazać Wam jak najlepsze praktyki, takie, które ja się dowiedziałem od osób, które budowały tego typu komputery, no i to Wam chciałem pokazać. Co nie znaczy, że nie możecie tego zrobić inaczej. Tak naprawdę jeden komentujący miał tutaj sporo racji co do układu wentylatorów, bo ja mam zrobione to tak, że front zasysa, góra zasysa i tylny wentylator to wyrzuca. Jedna osoba zwróciła uwagę, że jeżeli faktycznie chciałem mieć jak najlepsze temperatury, to de facto powinienem był zrobić inaczej, żeby tylny wentylator zasysał, no i górna i przednia chłodnica wyrzucały powietrze z obudowy i nie podgrzewały tym samym tutaj temperatury w obudowie i kulantu i tak dalej. I jasne, zgodzę się, że wtedy temperatury pewnie byłyby optymalne. Natomiast musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ta obudowa nie była projektowana do czegoś takiego i w momencie, jak ja mam filtry kurzowe na froncie i na górze, no to trochę ograniczam ilość kurzu w obudowie. Gdybym zrobił to na odwrót, ok, temperatury pewnie byłyby trochę lepsze, no ale musiałbym czyścić kompa co 2 tygodnie. Ale żeby nie być gołosłownym, puściłem kompa bez szyby oraz z szybą, żeby zasymulować, jakby to mogło trochę wyglądać. I tak na dobrą sprawę temperatura kulantu różniła się o 1 stopień Celsjusza. Czy to dużo, czy to mało? Odpowiedzcie sami sobie. No dobra, przejdźmy do temperatur. Jakie temperatury uzyskałem na takim układzie chłodzenia bez podkręcania żadnych komponentów? Otóż procesor przy działaniu na Cinebenchu R23 zatrzymał się na 83 stopniach. Może się wydawać dość dużo, ale przypominam, że mamy tutaj i9 12 generacji. Na zwykłym chłodzeniu all-in-one osiągałem 93 stopnie, 93, 95, a na przykład na IO od Be Quieta osiągałem 100 stopni. Więc 83 stopni ogólnie to dużo, ale w przypadku i9 to raczej całkiem nieźle. Karta graficzna natomiast, gdy działała z furmarkiem, no to na rdzeniu uzyskałem 49 stopni, pamięć VRAM miała 78 stopni, a backplate karty zmierzyłem termometrem i miał 60 stopni. Mówię o tym backplate'cie z tego powodu, że tutaj również na tyle RTX 3090 są pamięci i one mają tendencję do nagrzewania się, ale 78 stopni moim zdaniem jest to całkiem spoko wynik. Podkręcanie komputerów w dzisiejszych czasach to mam wrażenie, że coraz bardziej taka sztuka dla sztuki, ale no nie wybaczyłbym sobie budując custom LC i w ogóle nie próbując niczego podkręcać. Zaczynając od procesora, podkręciłem go na 5,1 GHz na wszystkich rdzeniach, ale skorzystałem także z opcji turbo, tak więc gdy jest wykorzystywany tylko jeden rdzeń mamy 5,4 GHz, gdy 2, 5,3 i gdy 4, 5,2. Rdzenie Efficient podkręciłem na 4 GHz, tak samo zresztą jak cache, również na 4 GHz. Napięcie, jakie wykorzystałem, to 1,28 V. Oczywiście procesor poszedłby dalej i udało mi się go wbić nawet na 5,2 GHz na wszystkich rdzeniach, ale wymagało to już znacznego podnoszenia napięć i, co może zaskoczyć niektórych z Was, już robiło się tutaj bardzo cieplutko na tej i9. Podkręciłem także kartę graficzną, czego zwykle nie robię, ale wyszedłem z założenia, że jak mamy blok wodny, to spróbuję i zobaczę, czy faktycznie będę miał jakieś fajne przyrosty. No i cóż, kartę udało mi się podkręcić o 122 MHz na rdzeniu bez zwiększania power limitu, bo nie mogę tego zrobić w oficjalnym softcie. Pamięci udało mi się podkręcić o aż 1 GHz. Próbowałem natomiast podkręcać pamięci RAM, ale szczerze mówiąc bardzo szybko z tego zrezygnowałem. Tak, mamy tutaj 5200 MHz od Corsera CL36, próbowałem obniżać timingi, crashe, próbowałem podbijać zegar, crashe. Musimy pamiętać, że są to pierwsze egzemplarze pamięci DDR5, no i umówmy się, one pewnie nie najlepiej się będą podkręcać, co przynajmniej prezentuje mój przykład. No tak, ale powiedziałem, że overclock to trochę taka sztuka dla sztuki. Przed overclockiem w Cinebenchu uzyskiwałem 10100 punktów około, natomiast po overclocku 10700, czyli nie jest to jakaś powalająca różnica, około 6% lepiej. To samo też zdaje się potwierdzać 3D Mark TimeSpy Extreme w teście procesorowym, gdzie również po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost o około 6%. Natomiast jak wypada połączenie podkręconej i9 z RTX-em 3090, który jest podkręcony? Cóż, wyniki po raz kolejny nie powalają. W TimeSpy Extreme odnotowałem wynik o około 4%
lepszy. Dlatego też powiedziałem wcześniej, że podkręcanie w dzisiejszych czasach to mam wrażenie trochę taka sztuka dla sztuki. Okej, faktycznie jest lepiej, natomiast czy było to warte poświęconego czasu? No to już jest inna para kaloszy. A, no i oczywiście temperatury poszły w górę. Procesor wahał się w okolicach 95 stopni, także bardzo niebezpiecznie blisko stówki. Rdzeń GPU miał 55 stopni, natomiast VRAM bardzo niebezpiecznie już w okolicach 92 stopni oraz backplate karty nagrzał się do 77 stopni. Tak więc jeżeli ktoś planuje podkręcać 3090, to rzeczywiście backplate z aktywnym chłodzeniem wydaje się mieć całkiem sporo sensu. To były komponenty testowane indywidualnie, natomiast w momencie, gdy zrobiłem full stress, to znaczy karta graficzna na 100%, procesor na 100% i tak przez 20 minut. Wtedy po raz kolejny procesor oscylował w okolicach 95-97 stopni, karta graficzna na rdzeniu 57 stopni, sekcja zasilania procesora miała okolice 73 stopni, coolant miał 43 stopnie, a to wszystko przy obrotach wentylatorów na poziomie 1200 RPM. Tak więc jest to pełne obciążenie, raczej takie, które przy graniu zdarza się bardzo, bardzo sporadycznie. Temperatura kulantu tak na dobrą sprawę w okolicach 15 minuty przestała rosnąć i zatrzymała się na 43 stopniach, więc pewnie mógłbym nieco obniżyć obroty wentylatorów i pobawić się jeszcze nieco bardziej krzywymi, tak żeby idealnie to wszystko do siebie dopasować. Natomiast bardziej realistycznym testem temperatur będzie 3D Mark TimeSpy Stress Test, gdzie w tym teście, który ma 20 przejść przez jeden i ten sam benchmark, dodatkowo rysuje nam takie ładne wykresy, możemy zauważyć, że CPU miał okolice 56 stopni, natomiast GPU okolice 59. Dlaczego GPU miało w tym teście więcej stopni? Otóż, bo pompka nie chodziła na 100%, bo pompka jest spięta z temperaturą procesora, niemniej jednak temperatury poniżej 60 stopni w przypadku grania, jak dla mnie bajka. Teraz chciałem zrobić porównanie z moimi innymi komputerami, których używam. Między innymi z komputerem ITX aka Pimpec, którego używałem wcześniej. Tam jest i7-9700K i RTX 3070, a także z moim komputerem z Ryzenem, którego budowałem już prawie 5 lat temu. Jest to komputer, na którym głównie montuję filmy. Mamy tam Ryzena 9 3900X oraz RTX 2080 Super. Startując z testami syntetycznymi, z Cinebenchu R20 mój aktualny komputer z Custom LC rozkwasza wszystkie komputery. Najbardziej chyba mój komputer ITX, który uzyskał zaledwie 3500 punktów w tym teście procesorowym. Sytuacja jednak zmienia się w 3D Marku TimeSpy Extreme, gdzie mój komputer z Custom LC uzyskał wynik o prawie 4000 punktów wyższy. No tak, i teraz przechodzimy do faktycznego mięsa, czyli testów w grach, które przeprowadziłem na 1440p z tego powodu, że ja gram właśnie na tej rozdzielczości. W Cyberpunku 2077 na ustawieniach Ultra i z DLSS-em ustawionym na jakość, proszę uprzejmie, 102 klatki na sekundę. I co ciekawe, wartości 1% low na moim nowym kompie są wyższe niż wartości średnie na komputerze, na którym grałem wcześniej. No dobra, a co gdy do tego całego miksu wrzucimy ray tracing? Cóż, różnica jest jeszcze bardziej widoczna. W momencie, gdy dorzucimy RT, no to Custom Loop oddala się od konkurencji jeszcze bardziej. Doom Eternal na ustawieniach Ultra Koszmar wyciąga prawie 330 klatek na moim nowym kompie. Dla porównania, na komputerze, na którym grałem wcześniej, po raz kolejny wartości średnie są prawie takie jak wartości 1% low na nowym. Ale umówmy się, kto potrzebuje 330 klatek w Doomie? Dużo fajniej wygląda to w przypadku testu z ray tracingiem, gdzie rzeczywiście na komputerze z Custom LC ilość klatek jest sporo wyższa po raz kolejny. Dalej mamy Far Cry'a 6, którego mam nadzieję, że teraz uda mi się nadrobić. Przy włączonym ray tracingu i ustawieniach Ultra na Custom LC mogę liczyć na 114 klatek. Elegancko. Takich dużych różnic nie zobaczymy natomiast w Forzie Horizon 5, gdzie wynik faktycznie jest trochę lepszy, ale ta przewaga nie wydaje się być aż tak duża. No i oczywiście testy w grach musimy skończyć Wiedźminem, no bo jaki to test bez Wiedźmina? I tutaj 183 klatki na Custom LC, 123 klatki na ITX-ie i mój komp z Ryzenem 105 FPS-ów. Tak więc jeżeli chodzi o wydajność w grach, no to jest to absolutna bestia. Praktycznie najlepsze, co da się zbudować do gier tu i teraz. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli chodzi o tytuły, to będę mógł ich w
końcu trochę ponadrabiać. Nie, żeby na starym kompie chodziły jakoś źle, ale teraz działają lepiej. Trzeba więcej FPS-ów. PC Master Race. Ty, Kamil, co byś zagrał na takim komputerze? Czyli co, w LoL'a? Chyba w LoL'a. Swoją drogą, jak odpaliłem LoL'a na Summon Restrift na respie, wiesz, nie miałem FPS-ów? Ile? 1100. Ale jak już wyszedłem na bota, to miałem gdzieś tam, nie wiem, 550. Ale mi nawet to nie pomoże. Dalej siedzę w brązie. Przetestowałem także dyski, które mam w tym PC-cie. No i terabajtowy dysk Pro XT MP600 od Corsera uzyskał odczyt 7000 MB, zapis okolice 6000, natomiast MP600 Pro bez XT uzyskał 6000 odczytu i 6700 zapisu. Tak więc mam praktycznie 3 terabajty super szybkich dysków, więc w końcu nie będę musiał odinstalowywać gier. No i jeszcze nie mogło zabraknąć tego jakże elektryzującego tematu, hehe, punch intended, czyli pobór prądu. No bo fajnie, cyferki cyferkami, FPS-y FPS-ami, a ile to wciąga prądu z gniazdka? Odpowiedź: za dużo. Przy samym tylko spoczynku, gdy komputer wyświetla pulpit, pobiera 140 W. Gdy gramy w Minecrafta, około 270. Cyberpunk 2070? O, i proszę, już skaczemy do 590 W. Natomiast w momencie, gdy obciążyłem wszystko, to znaczy procesor i kartę graficzną z gniazdka, ta bestia była w stanie wciągnąć 760 watów. 760 watów. Fajny piecyk, co? A śmieszne, bo w sumie to tak ładując ten kilowatowy zasilacz, to byłem jak po co 1000 watów? Pewnie by wystarczyło jakieś 750. No, dobrze, że miałem jednak kilowatowy zasilacz. No, tak więc tak wypada wydajność komputera praktycznie najlepszego, jaki da się zbudować tu i teraz pod gry. Ja osobiście jestem z tego buildu mega zadowolony. Jak na pierwszy komputer z custom LC uważam, że wyszedł spoko. Jak mówiłem, nie jest to najlepszy komputer na świecie, ale jak na pierwszy uważam, że jest bardzo ok. Ja jestem zadowolony bardzo i z wydajności, i z temperatur na poszczególnych komponentach. Udało się wrzucić OC i przy grach jest ten komputer po prostu mega, mega cichy. Komponenty są mega chłodne i na tym mi najbardziej zależało. Także ja mam nadzieję, że ten komputer mi troszeczkę posłuży. To teraz mam tylko jeszcze jeden problem. Wymyślić, jak to przewieźć do mieszkania. Bo mi nie mogę położyć tego kompa, bo no bo co? No, no musiałbym, najlepiej to by było ciecz spuścić z niego. Na taczce możesz. Na taczce? Ej, ty masz kombi, nie? A może zrobimy, Kamil, tak, że ty pojedziesz jak emeryt do mieszkania ze mną, a ja będę siedział na tylnym fotelu i będę trzymał go tak. Co ty na to? Próbujemy? Mamy psychę? Chyba nie ma wyjścia. Nie ma wyjścia. No, to trzymajcie kciuki, żebyśmy byli w stanie przewieźć ten komputer jakoś sensownie. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.